Dzień dobry, tu testerki szczęścia, Beksalala. Dzień dobry, Kaprylda. Nagrywamy, no na początek no może właśnie. Właśnie nie wypada nam się teraz śmiać, bo chciałam powiedzieć o bardzo smutnej rzeczy, poważnej, ale no wiadomo, życie toczy się dalej. No tak. Musimy nad największymi nawet smutkami tego świata przechodzić do porządku dziennego. Trzeba się z tym uporać i żyć dalej. No niemniej jednak cały czas pamiętamy. Mhm. Nagrywamy tę audycję 11 września. Mhm. Tu już oglądałam wcześniej, kilka dni temu, parę filmów takich naprawdę wstrząsających. Dziś widzę cały dzień w telewizji, też są wspomnienia z tamtego czasu. Mhm. I chciałam zapytać ciebie, Kapryldo, czy ty pamiętasz? Jak to było? Tak. Czy pamiętasz ten dzień? Bardzo dobrze pamiętam i tak sobie myślę, że jak nieraz pyta się starszych ludzi i tam jak wspominają, nie wiem, czy powstanie warszawskie, czy wojnę, że oni to tak dobrze pamiętają ze szczegółami, no i to coś w tym jest, bo ja pamiętam, wtedy mieszkałam w akademiku, tak, i siedzieliśmy, och, to były czasy, kiedy jeszcze tak to dopiero się zaczynał ten rozwój taki duży technologiczny, jaki mamy teraz i w zasadzie dopiero jeszcze tak nie było za bardzo komórek, to znaczy były, ale to nie były tak powszechne jak teraz. I pamiętam, siedzieliśmy w akademiku u koleżanek w jednym pokoju, tam kilka osób nas siedziało. Jedna przywiozła z domu taki mikroskopijny, jakiś radziecki, ruski, czarno-biały telewizorek. No ale kurczę, super, miałyśmy, one bynajmniej miały tak, no, miały telewizorek w pokoju, no bo tam powiedzmy był na świetlicy jakiś jeden telewizor, no ale to kurczę, taki komfort był, że akurat one miały ten ruski, malutki. No i teraz właśnie, a jednak nie do końca dobrze pamiętam, bo to było, że one miały ten telewizorek. A nie, przepraszam, one miały ten telewizorek, tylko że one go pożyczyły komuś. On był w innym pokoju. Widzisz, jakie szczegóły? I my tak siedziałyśmy u nich, tam nie wiem, ile tam osób było i nagle, Boże, widzisz, jak ja motam? On był, tylko nie był włączony. I nagle wpadł masakra, nie? Nagle wpadł kolega i mówi, wiecie co się dzieje? Pół Nowego Jorku rozpieprzone, Bin Laden zaatakował. A my, no co ty, kurde, pitolisz, nie? No to włączcie telewizor, zobaczycie. A my takie, kurna, co on gada, nie? Czy to był wtedy piątek? Ja już nie pamiętam. Mi się wydaje, że to był wtorek, ale... Albo wtorek. Nie pamiętam, jaki to był dzień tygodnia. Ja wiem, wtorek i piątek jakieś mi się takie wydają dwa bliźniacze dni. Nie wiem dlaczego mi się zawsze wtorek. Nie, może to był wtorek, nie pamiętam. Ale może też piątek. Mi się zaciera czas, bo ja powiedzmy zostawałam czasami na weekendy i nie wiem, czy później... Chodzi mi o to, że my wtedy włączyłyśmy ten telewizor, była jakaś transmisja i już do końca dnia siedziałyśmy wszystkie, gapiłyśmy się w ten telewizor, patrzyłyśmy i przeżywałyśmy i powiedzmy dopiero te informacje do nas docierały, jak to wszystko wyglądało. Pamiętam jedną koleżankę, ona była taka troszeczkę, miała taki charakterek i ona taka wściekła, no kurna, dajcie mi kałacha, to jak pójdę zastrzelę tego Bin Ladena, nie? I to było taki szok, oburzenie i naprawdę, no my wtedy tak siedziałyśmy i przeżywałyśmy to. Jeszcze nie było wtedy takiego dostępu do mediów. No teraz to człowiek usłyszy o jakiejś katastrofie, ale to tyle tych informacji, że jednym uchem wpadnie, drugim wypadnie. A wtedy to naprawdę my tak, wszyscy to tak przeżywali. No i tak obserwowało się to z zapartym tchem i później właśnie nie pamiętam, jaki to był dzień tygodnia, ale jeszcze to się następnego dnia śledziło i... To się bardzo, tak, to się długo, długo tam... Długo, długo. I jeszcze pamiętam, że jedna z koleżanek to właśnie mówiła, że taka czuje się zdołowana tym wszystkim, że ona nagle
przestała czuć się bezpiecznie, bo mówi, takie rzeczy dzieją się na świecie, a co jeżeli u nas w Polsce się coś takiego wydarzy, no i w tym momencie mi się ta wojna hybrydowa przypomniała, która jest teraz na topie, że ci uchodźcy pod granicą, nie, i tak, no i rzeczywiście to było takie wtedy... Tak, dla mnie to było, mi się dawało, że to będzie wydarzenie, no. Mnie się dawało wtedy, że to będzie koniec świata wkrótce, naprawdę, tak. I ten Bin Laden, co to za Bin Laden? Kto to jest? Kurczę, takie jakieś Stany taki... to taka ostoja bezpieczeństwa, nie? Jak ktoś śmiał w ogóle zaatakować takie państwo? Państwo w państwie zostało zaatakowane, no. No, we własnym państwie, we własnym domu, nie? Tak. I jak to się w ogóle udało? No ale to chyba dlatego, że... nikt nie dowierzał, że coś takiego się może zdarzyć i nikt nie traktował poważnie takich przesłanek wcześniej, tak. Nie? Czuli się bardzo bezpiecznie i tacy pewni siebie. Mm-hmm. Ja pamiętam, że wtedy, w tamtym czasie, że wracałam z pracy i usłyszałam to w radiu, nie wiem, w autobusie chyba. I w ogóle nie dowierzałam, wiesz, ja sobie wyobrażałam, że to jest coś takiego, jak kiedyś była jakaś taka mistyfikacja, że Marsjanie zaatakowali Ziemię, nie? No było, myślałeś, że to żart. Tak, ja myślałam, że jest taki, nie wiem, no, to było eksperyment wojna jakiś, czy jakoś, może tak, nie żart, tak. Nie, to było, że czytali fragment z książki jakiejś, a ludzie myśleli, że to prawda i nastąpiła taka zbiorowa panika wtedy chyba właśnie w Stanach, tak? No. Tak, ja sobie właśnie wyobrażałam, że to jest coś takiego. Przyjechałam do domu, to już mąż włączył telewizor i patrzę, to się wszystko dzieje. Tak, ja tak. Wtedy myślałam, że po prostu, nie wiem, z miesiąc jeszcze może pożyjemy i... Cała kula ziemska się rozwali, no strasznie. Tak. Straszne to było przygnębienie. Naprawdę. Ojej, trąciłam. Tak jakbym brała udział, nie wiem, jakby się wojna zaczęła, nie? Jakby się zaczęła w takich trzecia wojna światowa. Tak, żyjemy, że ciągle ta trzecia wojna światowa gdzieś nad nami wisi i tak człowiek się tego obawia i jeszcze dodatkowo te jakieś, jak ktoś jest przesądny, to naczyta się jakiś proroctw różnych dziwnych, Nostradamusów czy jakichś tam innych i no ja nie wiem, czy to wtedy nie była nawet jakieś gadki, że to Nostradamus przewidział, tak, że jeden bliźniak, czy dwa bliźniaki, coś było. Tak, było bliźniakach. No. Żeruną. Właśnie, tak, no. No, także tak zaczęłyśmy. Trochę smutnym akcentem, no. No, smutnym, ale to też jest smutnym akcentem, życia. Ale dzisiaj jest taki dzień, a teraz przejdziemy do dalszej części audycji, czyli... znaczy do tematu naszej audycji, drugiej części audycji, tylko ta druga część będzie kontynuacją audycji o burakach, trochę, ale w większości o hejcie. I o hejcie tu właśnie koleżanka Kaprylda nam powie coś więcej, bo tego tematu, ten temat chciała, żeby był, prawda? Ja miałam zrobić oddzielną audycję, ale doszłam do wniosku, że lepiej to połączyć właśnie, bo to się bardzo ładnie jak puzzle. Nie chcę powiedzieć, że hejt jest bliski twemu sercu, miałam to na końcu. Nie wiedziałam jak zagaić, więc dobrze, że się odezwałaś. Nie jest bliski twemu sercu, to ale znasz temat. Znaczy nie jest temat. Bliski, ale gdzieś tam siedzi zadrą w moim sercu. Tak. Ja tak. Może jeszcze, jeśli pozwolisz, Kaprylo, to ten taki początek mi odda. Proszę bardzo. Ja już przyrzekam, że nie powiem do ciebie tak brzydko, zamknij się, tak, że bo ja później to bardzo tak przeżywałam. To do mnie? Tak, poprzedniej części powiedziałam, zamknij się żartobliwie, jak chciałam ten wierszyk przeczytać, a ty tam robiłaś dobić do głosu. Dobra, ale nie powiem do ciebie już tak brzydko, nigdy to było tylko żartobliwie i dobrotliwie. Jesteśmy przyjaciółkami, tobie wolno do mnie powiedzieć zamknij się, dobra. Bo wiem, że to będzie nie będzie z premedytacją. No właśnie, poza tym mamy się czuć z sobą swobodnie, więc ja nie muszę się zastanawiać, jak powiem do ciebie, zresztą, zamknij się, to czy ty się obrazisz? Tak, ja się wcale nie obraziłam, w ogóle na to nie zwróciłam uwagi, a zresztą no jak się zachowuję jak nieodpowiedzialne dziecko, no to trzeba przywołać troszeczkę, wiesz, do pionu. W każdym razie coś tu chciałam jeszcze tak pociągnąć temat buraczany, ale wiesz, że on się nawet z tym hejtem trochę wiąże, ponieważ
nie wiem, no hejt jest, teraz tak się mówi tylko w internecie, ale nie, no, hejt, z hejtem się spotykamy na co dzień wszędzie. Tak, chciałam mówić głównie o tym hejcie takim w życiu codziennym. Mhm. No więc właśnie chciałam powiedzieć o tym, jak byłam ofiarą hejtu, nie zdając sobie w ogóle z tego sprawy i to takiego hejtu podłego. Ty znasz już tę historię i ja nawet nagrałam gdzieś taką audycję, ale ta audycja to była tylko i wyłącznie do odsłuchania dla ciebie, dla Werki, mhm. i nigdy nie zostanie opublikowana, została zniszczona. W celach ćwiczebnych, gdy ćwiczyłam swój głos, gdy po prostu jestem przekonana, że mój głos jest fatalny, ale już się po prostu z nim oswajam. No, nie przejmuję się, brzmi jak nie jakaś, no, brzmi jak jakaś przemądrzała sowa cały czas i tak, no, tak się słucham w tych naszych podcastach, to tak cały czas czuję, ale sobie pogodziłam się po prostu. Trudno, będę miała, będzie jedna przemądrzała sowa w audycji, trudno. W każdym razie, drodzy słuchacze, nie jestem przemądrzała, nie wywyższam się, mam po prostu taki głos i tak czasami idiotycznie brzmię. A w ogóle to jestem zupełnie inna niż mój głos. No, w każdym razie co? W celach ćwiczebnych to było, ale teraz opowiem tę historię taką, no taki, tam, którą tam przytoczyłam, a teraz to, jak byłam właśnie ofiarą hejtu. To się działo właśnie wśród tych znajomych buraków, wśród których chciałam pozostać za wszelką cenę. Byłam gotowa zrobić wszystko, dostosować się, kupić im wszystko, przypodobać się, no, po prostu stanąć na głowie. Nawet gotowa byłam słuchać muzyki disco polo i tańczyć przy nich. Naprawdę, żeby tylko tam móc być. I ci znajomi, był taki czas właśnie, kiedy zaczęli się jakoś tak dziwnie zachowywać w stosunku do nas. Właściwie, zwłaszcza tacy jedni. Bardzo dużo wyciągali tematów takich homofobicznych. Właściwie praktycznie każde spotkanie był zawsze temat poruszony jakiś homoseksualny. I zawsze oni wyrażali swoje oburzenie, zwłaszcza on. Zawsze jakieś takie teksty puszczał, że on to by zamknął w piwnicy, przywiązał łańcuchem, że on czegoś takiego nie uznaje. Nie wiedzieliśmy właśnie, dlaczego tak dużo przy nas o tym mówią. Pamiętam też kiedyś w radio była piosenka Piaska i ten kolega nagle do mojego męża się odzywa: słuchaj, a Piasek to jest chyba pedał, nie? I jak to jest być pedałem? Tak się mojego męża zapytał. I my zupełnie nie wiedzieliśmy, dlaczego tak się dzieje. Znaczy, skąd te pytania i tak dalej. I po jakimś czasie nastąpił coming out naszego syna. I ja po prostu z moimi przyjaciółmi postanowiłam, moim przyjaciółom postanowiłam to powiedzieć, tak? Chociaż właściwie to nie uważam, że ja muszę się zwierzać z tego, kim jest mój syn, bo czy oni opowiadali, że ich dzieci są heteroseksualne. No nie, nie musieli mi tego odkrywać, ale tak jest u nas w kraju zwyczaj, więc była taka okazja. To pamiętam, to było zaraz po Nowym Roku, po jakiejś zabawie sylwestrowej, byliśmy wszyscy na wspólnym wyjeździe, w mieście, w górach powiem, zimową porą. Mój mąż to już właściwie od dłuższego czasu, między innymi w związku z tymi takimi dziwnymi zachowaniami tych osób, nie chciał uczestniczyć w jakichś takich nasiadówkach pokojowych i tam wolał sobie coś czytać w pokoju. Oczywiście był postrzegany, że on się wywyższa, że gbur, że nie chce się napić, nie? No to taki był taką czarną owcą, natomiast ja w związku z tym, że tak bardzo chciałam z nimi być, to chciałam tak po prostu i z tym mężem i z nimi, i żeby to wszystko jakoś było dobrze i żeby oni nie odeszli, ale tutaj ten mąż się od nich odwraca, co to będzie, byłam w takiej rozterce. No i bywałam tam na tych spotkaniach pokojowych i tam właśnie taki odruch, bo to ja to przedstawiałam właśnie w formie takiego wybuchu. Coś powiedział ten kolega właśnie znowu takiego nie po myśli, właśnie coś chyba o kościele i o stosunku kościoła do osób homoseksualnych i ja wtedy wybuchłam. Zaczęłam płakać i im powiedziałam, że wy tak gadacie, a jest tak i tak.
I słuchajcie, słuchajcie, drogi słuchacze i ty, Capreldo. Ja myślałam, że w tym momencie to będzie jakiś taki szok, nie? Znaczy szok, że no, zdziwienie u nich. Nie? Że im się głupio zrobi. Ale zdziwienie, tak? Ojej, no daj spokój. No tak, no nie wiem, no, że to będzie dla nich jakaś nowa wiadomość, nie? A okazało się, że oni wszyscy dawno wiedzą. Wiedzą. Ja nie wiedziałam, a oni wiedzieli. Mhm. Coś musiało się zadziać, że oni zaczęli się, tym hejtem zaczęli się bronić. Tak, tak no więc właśnie tak. Nie, ja już właśnie, nie, już właśnie opowiadam o co chodzi. Opowiadam o co chodzi. Okazało się, że oni wiedzieli, bo to też właśnie wam opowiadałam, że mój syn też bardzo do nich lgnął, jak do rodziny. On się bardzo chciał przyjaźnić tak na siłę, tylko że on nie pasował, bo on jest też oprócz tego, on jest osobą nadwrażliwą, więc on tak samo do buraków nie pasował i do dzieci buraków, małych buraczków też nie pasował, więc on to tam był tak samo... Do botwinki. Przez te, tak, on tak samo był tam tępiony, tak podśmiewano się z niego wśród tych buraczków, jak wśród buraków, nie? Ale on to sobie jakoś tak z tym radził, że po prostu się robił bardzo nieprzyjemny. No i w sumie bardzo dobrze robił, a ja wtedy to też nie wiedziałam, dlaczego on się tak zachowuje. W każdym razie, po pierwsze tak, zwierzył się synowi tych Beckhamów, naszych najlepszych przyjaciół, więc prawdopodobnie oni stąd wiedzieli, natomiast ci drudzy wiedzieli stąd, że on brał od nich klucz do tego domu tam daleko i tam podobno sąsiad widział, że on tam kiedyś przyjechał z chłopakiem i im doniósł. I oni od dwa lata przed nami już wiedzieli i nas po prostu postanowili psychicznie zamęczyć. Dać, po prostu mieli taki na nas, wydawało im się, że mają na nas jakiegoś haka. Że mogą legalnie po prostu dręczyć nam dokuczać. Was. Legalnie, tak. Czuli się tak. Usprawiedliwieni, że już nie musieli robić tego tak dyskretnie, tylko wprost mogli teraz wam tak. Na was się wyżywać, biczować was, tak. Bo im się tak podobało, bo... Tak. No. Znaczy, wtedy właśnie, ja myślałam, że jakieś takie usłyszę słowa tam, no to fajnie, to bardzo przecież to normalne. Tak, usłyszałam wtedy, po pierwsze się dowiedziałam właśnie, że oni już wiedzieli i te wszystkie ich zachowania były celowe, a po drugie po prostu usłyszałam, że oni tego nie będą tolerować, bo oni chodzą do kościoła, że jeżeli już, to tylko w przypadku mojego syna mogą tolerować, ale oni czegoś takiego nie uznają. No przy czym powiem, że jeden z tych kolegów uważam, że jest kryptogejem po prostu. I on najbardziej leży krzyżem i najbardziej jest najbardziej był przeciwny, bo on to jest prosty chłop, bo on tylko proste rzeczy. Tak, no. Najbardziej lubił twojego syna, a teraz go najbardziej nie lubi, tak? Że przypadkiem tak, on, ktoś i on nie pomyślał, ci... że za bardzo go lubi. Tak? I on w ogóle, ja to później z przerażeniem sobie pomyślałam, że on czasami, nie wiem, właśnie, że on się tak czasami w stosunku do mojego syna też dziwnie zachowywał, że takie głupie tam zagrywki, a kiedy, a właśnie takie były, a jeszcze takie pytania, no to kiedy żeniaczka, no to masz jakąś dziewczynę, wiesz, wiedząc, że jest inaczej, specjalnie go dręczył, specjalnie go podpytywał. Ja to sobie później wszystko uświadomiłam, jaka to była perfidna, obrzydliwa, po prostu wobec nas prowadzona gra. Wiesz co, to takie, od tych jakby ludzi. On chciał a ja tam udowodnić, leciałam z otwartym jest, sercem. Do tak, nich. Że on jest normalny, a twój syn jest nienormalny i on mu tak chciał to wytknąć, nie? No. No to właśnie to... No on chciałby bardzo go upokorzyć, bardzo śmieszyć, on wiedział, że go w ten sposób dręczy, tak? No to właśnie to będę mówić o moich przemyśleniach na temat hejtu, właśnie jak to wszystko działa, nie? No to ja już właśnie skończyłam. Już? Jak właśnie, że byłam ofiarą hejtu, no to ten, bardzo, ten bardzo przykre sposób, współczuję, no bo naprawdę to była już... trauma dla mnie dwuletnia, no. Dla mojego męża, no wiesz, masakra, bo to najgorsze to jest, jak nam ból sprawią osoby, którym ufamy, których traktujemy po prostu jako bliskie osoby, no to tak traktowałaś. Dla mnie to była rodzina, przyjaciół. Ja nie mam no swojej właśnie, rodziny, no rodzina, więc to właśnie. Dla mnie była siostra. No. A to jest najgorsze, jak właśnie, a zwłaszcza rodzina, jak powiedzmy, no ci, którym najbardziej skończę. Ufamy. No.
Jeszcze tylko skończę, tak. że ci znajomi, ci Beckhamowie, czyli ci nasi niby najwięksi przyjaciele, moja najlepsza przyjaciółka, którzy nie chodzą do kościoła, tylko takie tam no, śluby, to udają, prawda, ze znajomymi. Co ludzie powiedzą? Odwrócili się od nas ze względów na to, religijnych, tak? Nie, oni nie ze względów religijnych, oni zupełnie innych, oni ze względów praktycznych. Ponieważ ci religijni, którzy dali ten klucz naszemu synu, którzy to wszystko wiedzieli od lat i którzy nas dręczyli, ci religijni byli przyszłymi teściami ich syna. To znaczy ich syn starszy z córką tych drugich się tam mieli wziąć ślub. No i oni uważali, że jeżeli staną po naszej stronie, to odwrócą się od swojego syna, że co tam ci powiedzą, że jak to będzie wyglądało i usiłowali w ten sposób tylko to załatwić, że my się powinniśmy zamknąć i siedzieć cicho, nie? I cieszyć się, że możemy być w tym towarzystwie. Takie nam proponowali rozwiązanie, że my też tam mamy coś tam, że też kiedyś chodziliśmy do kościoła, to nie na jakieś takie głupoty, w każdym razie usiłowali nas tak szantażować, przymuszać, zrezygnowaliśmy całkiem ze wszystkich tych przyjaźni, z tej znajomości i z tej największej przyjaźni. No i to tyle, teraz ja się zamykam. I nasza kaprylda, proszę bardzo. No wiesz co, może zacznę od tego, że jak zaczęłaś to opowiadać, to mi się przypomniał film taki polski z Michałem Żebrowskim pod tytułem Kto nigdy nie żył. To jest opowieść o księdzu, który był jakiś czas chyba w jakiejś Afryce czy na jakichś misjach, a potem po powrocie do kraju opiekował się młodzieżą, która nadużywała narkotyków. No i chyba w filmie nie jest wyjaśnione, jak do tego doszło, no ale okazuje się tam pewnie przy okazji jakichś tam badań, że ksiądz jest zakażony wirusem HIV. Mhm. I on po prostu stopniowo on się zaczyna załamywać. No tam różne rzeczy się dzieją, ale powiedzmy takie dwie sytuacje mi się właśnie przypominają z tego filmu, właśnie które można by tak jakby zobrazować tą twoją sytuację. To pierwsza to jest, jak on już się znał diagnozę, znał wyrok i poszedł odwiedzić jakiegoś właśnie jakiegoś geja, który no już on w zasadzie umierał chyba na AIDS i on tam tak siedział u tego człowieka, a on tam chyba matka się tym facetem opiekowała, on już taki był, że przy sobie chyba niewiele mógł coś zrobić i on tak z takim trochę jadem właśnie mówił do tego księdza, że co ksiądz teraz widzi, że to kara mnie spotyka za to, że się z młodymi chłopcami zabawiałem, no i że mnie ręka boska dotknęła, to tak teraz wiesz, powiedzmy, niedokładnie opowiadam, no i że za całe życie zażywałem przyjemności i teraz spotyka mnie za to piekło i tak dalej, i tak dalej. I on tak temu księdzu to wyrzuca tak z taką złośliwością, że i on myśli, że ten ksiądz tak patrzy na niego i gardzi nim. A tymczasem ten ksiądz przeżywał swój własny dramat, bo w sumie nie wiadomo w jaki sposób, chyba z filmu wynikało, że on, nie wiem, może gdzieś przypadkiem w tej Afryce się zaraził, czy po prostu od tej młodzieży, bo tam była sytuacja, że on jakiegoś tam narkomana reanimował, nie wiem o co chodziło, już nie pamiętam. W każdym razie, no tak jakby on poczuł się jak ten Hiob z Biblii, nie, że nagle spadło na niego takie nieszczęście i on prawdopodobnie wcale tak nie myślał, nie, bo on siedział tylko i milczał będąc u tego człowieka. Być może chodziło mu tylko o to, żeby powiedzmy zobaczyć, co jego czeka być może w przyszłości. No i to była jedna taka scena, a druga scena była taka, no i co chciałam tu, jaki wniosek do tego, wiesz, że nie można właśnie tak ludzi hejtować, osądzać, potępiać, bo człowiek nie wie, co go w życiu spotka. I to często właśnie jakoś, nie wiem, nie ma się na to wpływu, nie? To pierwsza sprawa. No tak jak u ciebie, no przecież nie masz wpływu na to, że twój syn, wiadomo,
jak jest, nie? Tak samo on nie ma na to wpływu. Ale poczekaj, bo to nie mogłam nie załapałaś, nie? Nie. Nie, nie, żeby się zapędziłam. Chodzi mi o tych ludzi, którzy właśnie tak cię hejtowali i powiedzmy i pogardzili tobą, nie? To czy oni sobie nie zdawali sprawy z tego, że właśnie, że na orientację nie ma się wpływu, nikt nie ma wpływu, ani rodzice, ani nie. Dzieci, nie? I że i w zasadzie, no... Nie zdawali sobie z tego sprawy. U wszystkich to może się zdarzyć, nie? Ale wiesz, co sobie no przypomniałam? Właśnie, no. Jak ja im złożyłam na koniec, bo wyszłam tam z tego pokoju, ja im na koniec złożyłam serdeczne życzenia. Ale matko, nie wolno. Nie wolno, bo tu na pewno by mnie potępiło mnóstwo osób. Tak. Potępia no dobra, mnie. Ale to było ja im wtedy powiedziałam, powiedziałam, że życzę wam, bo no, wiedziałam, że to idzie się tą razem, że wnuki lub wnuczka. No widzisz, no. LGBT. No, zobaczycie, wiesz, jak to jest. Bez twoich życzeń oni się wtedy... może się zdarzyć, więc tak. I oni się wtedy bardzo oburzyli. A i tak, właśnie. I do tego teraz pasuje mi druga sytuacja z tego filmu. Ja byłam zła. No, wierzę, no. Że ja byłam ta zła, mówię. A, że ty byłaś ta zła, byłaś, dobra. Tak, nie oni, tylko ja byłam ta zła. Rozumiem, dobra. No i teraz druga sytuacja, jak ten ksiądz też już się dowiedział, już usłyszał ten wyrok i był z wizytą takiej właśnie, no, chyba katolicka to była rodzina, taka polska tradycyjna, o matko, taka święta rodzina, nie? I oni też coś tam właśnie zaczęli rozmawiać właśnie, czy na temat też tych narkomanów, tam różnych tak zwanych, powiedzmy, już nawiążę tutaj do tej Ewangelii, do tych grzeszników, z którymi właśnie Jezus przebywał, nie? To, no to coś podobna sytuacja, nie? Gdzie tutaj też powiedzmy, jaka to jest hipokryzja wśród, bo rozmawiałyśmy wcześniej właśnie o tej wierze, że tu... Mistrz Jezus nie gardził grzesznikami, przebywał z nimi, natomiast uczniowie, czyli wielu katolików, zachowuje się tak jak faryzeusze, niektórzy właśnie tam potępiali samego Jezusa, nie? No ale nic, wracając, to była sytuacja, kiedy ten ksiądz właśnie tam siedział i właśnie słuchał tej rozmowy, też taki milczący, i w pewnym momencie się do jednego pana odezwał takimi słowami: a zastanawiał się pan, co by było, gdyby pana syn był homoseksualistą? A ten człowiek nagle takie oburzenie, jak w ogóle, wiesz, jak ksiądz mógł takiego coś powiedzieć, nie? I takie, wiesz, takie słowa: że księdza, mój syn jest normalny, nie? W ogóle jakby nie dopuszczał, że coś takiego mogłoby być, mogłoby się zdarzyć, nie? I to jest właśnie, kurczę, taka mentalność tych ludzi. Tak, oni sobie tego nie obejrzą. Wypierają w ogóle pewne rzeczy. Oni to wypierają, to znaczy oni tak po pierwsze sobie nie zdają sprawy chyba, że oni myślą, że to jest wybór, bo ja rozmawiałam kiedyś z jakąś panią fryzjerką, no tak. Nie ubliżając żadnym fryzjerom, to ona w ogóle była w szoku, gdy jej powiedziałam, że to jest sprawa wrodzona i w ogóle nikt nie ma na to żadnego wpływu i po prostu taki jest, ona, a ja myślałam, że to się wybiera, powiedział. Tak, chyba wielu ludzi tak myśli i stąd ten cały hejt właśnie na osoby tak, ale LGBT, to w ogóle, bo myślał, że im się w głowach poprzewracało, bo tak, wybrali ideologię. Ale kto by w ogóle wybrał po to, żeby później być ofiarą hejtu, to nie przyjdzie do głowy, po to, żeby później na niego pluto, żeby potem go wszędzie obrażano, on by po to wybrał. No to właśnie, że takie, no ale to właśnie takie są te umysły w buraczanej tej części, takie właśnie zamknięte. No i następna jest jeszcze taka sprawa, że zdarzają się straszne tragedie, straszne, bo ci rodzice się wypierają, rodzice szantażują te dzieci. Straszną taką historię czytałam o takim chłopaku akurat transseksualnym, który urodził się dziewczyną, tak, a w ciele mężczyzny. I właśnie co on usłyszał od swojego ojca, to takiego ojca to po prostu, taki ojciec nie powinien istnieć, tak, nie boi się nazywać ojcem. Co on tam powiedział? Dla niego było ważniejsze, co ludzie na wsi powiedzą, niż to, jak czuje się jego syn. Ważniejsze było dobro tych jakichś obcych, jakichś buraków, niż jego syna. No to są straszne, takie straszne rzeczy właśnie, i to buractwo myślowe doprowadza do tragedii wielu osób, i to takich wartościowych, wartościowych, wrażliwych osób, nie? To jest właśnie, o tym widzisz, zapomniałam powiedzieć. Jak to jest straszne to, że buraki mają tu jakąś taką przewagę, zauważyłaś?
taką przewagę metal, że ludzie się starają dostosować do buraków, a nie odwrotnie. Mimo, że nie? Wiesz, że to oni narzucają ten styl życia, taki właśnie. Taki. Jeść. Dobra, nie powiem co. Pracować, spać. Że to jest w ogóle jakiś taki życiowy cel, nie? No wiesz co, no bo ja teraz niedawno co przed nagrywaniem zjadłam kaszankę z mikrofali, więc kurczę, to mówię tu nie hej, tu nie z ketchupem. Dobra, ale taka wiesz, to była kaszankę. Dobra kaszanka, ale dobrej jakości. Uwielbiam kaszankę. Tak. Akurat byłam w lodówce, tak sobie pomyślałam, a pod tą okazję sobie zjem. Pod tę audycję. Tak. No i czekaj, przypomnij mi o czym, bo miałam jakąś myśl i mi uciekła. Już widzę, już mam na końcu języka. O filmie opowiadałaś. O filmie, ale teraz przed chwilą, o czym ty mówiłaś? O czym? No widzisz, o Boże, ja, no, masakra. Matko, no widzisz, jaką my mamy nie, ten... Nie, jaką... to po prostu... A, już wiem, o rodzicach mówiłam. O rodzicach i jak wiem. Rodzice po prostu prowadzają do tragedii. Nie, mówiłaś o tym, że jak to jest, że buraki tak jakby mają przewagę, tak, a tacy... że buraki mają przewagę, że ich styl życia jest ważniejszy niż styl artystów na przykład, a tylko wiesz po artystach co? Coś dostanie, a nie po burakach przecież. No co po burakach zostanie? Słyszałaś... taki, nie wiem, czy to nazwać mitem, czy co, bo to trochę takie gdzieś już podlatuje pod jakąś, kurczę, esterykę, czy czary mary jakieś, nie wiem, ale słyszałaś może o... Zaciekawiasz. Wiesz co, ja to chyba akurat o tym usłyszałam, oglądając taki kanał Topowa Dycha, tam gościu o różnych ciekawostkach opowiada. I nie wiem, czy słyszałaś o czymś takim, co nazywają dzieci indygo. Słyszałam o czymś takim. No właśnie, czyli to tak jakby ludzie, czy tak jakby jakaś inna generacja, czy to, no to mówią, że to jakieś stare dusze są, które niby nie mają genu, który niby kosmici, którzy nas stworzyli, tak. Nam szczepili, genu niewolnictwa i dzięki temu dzieci indygo są wolne i też nikogo nie chcą zniewolić. A człowiek ten, który niby ma ten gen niewolnictwa, no to tak, kurde, to jest dziwne, bo faktycznie ludzie tak nieraz sami z siebie robią niewolników, ale chodzi o to, że właśnie to jest coś takiego, że buracy na pewno mają gen niewolnictwa, dlatego, bo powiedzmy sami w jakimś takim, kurczę... Kieraci, oni się zamykają w ramy, nie? Takim w ramy się zamykają i próbują innych też zamknąć, zepchnąć, zniewolić tam, w tych tak. ramach. Natomiast tak. Inne są osoby, które no, niekoniecznie muszą być dziećmi indygo, ale powiedzmy są osobami wolnymi, więc nie chcą zniewalać buraków. Oczekują, że buracy też dadzą wolność, ale niestety jest inaczej. Coś nam się tu... Pierdzieli. Buraki czuwają nad nami. Buraki, nie chcą no, bo to zła energia. Ty, no ale nam się po prostu przytrafiło to, o czym mówią w tych. Mówią, że to się właśnie podcasterom, to już mamy pierwsze takie przejście. A widzisz, już zaczynamy być kłopoty. Profesjonalne, że kłopoty. Zaczynamy być profesjonalne, mamy kłopoty, no po prostu. Profesjonalne kłopoty, dobra. Więc powtórzę to, co być może się dobrze. Nie nagrało. Dobrze. Ale to będzie w sumie fajny materiał na zwiastun odcinka. No, że tyle kłopotów. Chodziło mi o to, że państwo buractwo po prostu samo żyje w jakichś takich ramach i próbuje zniewolić, zdominować osoby pozornie słabsze, ale te osoby pozornie słabsze nie są słabsze, tylko po prostu reprezentują sobą inny system wartości, inny poziom relacji międzyludzkich opartych na wzajemnym poszanowaniu, a nie na jakiejś walce typu zjedz albo zostań zjedzony. No właśnie, o kurczę, ja nie wiem, ale oni mają coś sobie takiego, jakbyś u nas w pracy jest taka grupa buraków w jednym z działów, oni zawsze tam siedzą, są sami faceci, znaczy jest jedna dziewczyna, ale ona tej chwili z domu pracuje, ale ona tak raczej do nich tam równa i oni tam sobie nawzajem cały czas imponują.
Po prostu po kątach się obgadują, nie? A tak jeden to, drugi to i się prześcigają w żarcikach. I w takich, i wiesz, i który jest bardziej homofobiczny, i który gdzieś tam był, i który... Nie, no po prostu koszmar. Ta ich rozmowa to jest jakby taka właśnie taka przepychanka, taka walka. No właśnie. I udają jeszcze wyluzowanych przy tym, nie? Tacy, że takich niby zblazowanych. No te rozmowy są straszne po prostu. No, musiałam widzisz. Tam kiedyś wkroczyć. I to, co teraz powiedziałaś, to dla mnie teraz jest w sumie takim fajnym momentem, kiedy można zrobić trochę przejście, no bo teraz można by powiedzieć, jakby ktoś tak nas posłuchał, to by powiedział, że to my teraz hejtujemy, najeżdżamy tak, na buraków i tak dalej, tak. Ale w sumie teraz warto powiedzieć, że mówię osobiście o sobie. Że właśnie żyjąc takimi schematami, no bo te schematy też pielęgnowałam w sobie w sposób nieświadomy i no niestety te osoby, na które teraz no powiedzmy najeżdżamy, to prawdopodobnie też w sposób nieświadomy to pielęgnują. No, więc może teraz warto przejść do tego, żeby przyjrzeć się temu, że życie w taki sposób tak naprawdę nie daje szczęścia. To szczęście jest tylko pozorne, pod publiczkę. I właśnie... Tak, ty się stajesz, zastanawiasz, jak, tak. ty, będziesz, jak ty cię zaimponujesz, a tak? Jak właśnie trzeba... Co tu zrobić, ty ukazałeś teraz taką ciemną stronę tego pozornego szczęścia i właśnie, bo po co rozmawiamy? Żeby powiedzieć na głos, że taki styl życia właśnie nie daje szczęścia, tylko jest tak naprawdę życiem z jakimś takim ciężarem, kulą u nogi. I właśnie, żeby teraz się przyjrzeć, jak to od tej, ta ciemna strona księżyca właśnie, jak to wygląda? Ale może tym ludziom daje, wiesz co, bo my po prostu nie potrafimy w ich mentalność tak za bardzo wejść, tak, bo nie jesteśmy wiesz, takie. Ja chociaż myśli, drugi stan doby tak nie męczyliśmy. Mówisz, nie jest. No dobrze, ty mówisz, nie jestem taka. Ja powiem, że ja bym właśnie powiedziała, że to u mnie nie jest tak, że ja nie jestem taka. Może powiedzmy, ja dużo zrobiłam, dużo pracy włożyłam w to, żeby się tak jakby od tego uwolnić, ale dlaczego właśnie uważam, że ci ludzie mimo wszystko jednak nie są szczęśliwi? Może zacznę od tego, że widzę zmiany u siebie, powiedzmy, kiedy wyrzuciłam do kosza bardzo wiele schematów, także tych burackich, schematów myślenia, zachowań, ćwikła poszła do kosza. I ja widzę pewne zmiany u siebie. Ja na przykład wchodzę na YouTube'a i oprócz tego przesytu, powiedzmy, co kiedyś tam marodziłam, że mam przesyt, ale ja tak oglądałam te filmiki z tych kreatywnych ludzi i we mnie taka się rodziła taka zazdrość. Ech, kurde, matka, ale się pokazała. Ale szukałaś Jezu, błędów, czy zazdrościłaś bardziej? To znaczy błędów też, ale to taka była w środku zazdrość. Matka, co to za sztuka? To nie jest sztuka, nie? Lepszą produkuję, nie? I zauważyłam, że to już mi minęło, nie? Ale to właśnie było, wynikało z tego, co w pierwszej audycji mówiłam, że miałam takie wzorce, że inni ludzie są gorsi, to ja jestem ta najlepsza, nie? Tylko że... A jednocześnie właśnie... w środku poczucie niższości, nie? Poczucie niższości, ciekawe. Oczywiście, bo ja nie widziałam tego, tak jak ta sytuacja z maseczką, ja nie widziałam tego, że ja krytykowałam innych, a zachowywałam się nieświadomie w identyczny sposób, nie? I to jest, mówi się, że często my jesteśmy, to nawet z psychologii, to takie projektowanie, przenoszenie, nie? Że się u innych widzi, te wady, co nas denerwują u innych, to tak naprawdę są nasze jakieś tam wady, my tylko to projektujemy, tak jakby ci inni ludzie byli widzisz drzazgę nas... w oku innych, tak? A u siebie belki nie zauważysz. No właśnie, wiesz, i tak jakby ci ludzie są dla nas zwierciadłem. No, to można by różne teraz nurty filozofie, że są powiedzmy na tej samej linii jakiejś tam karmicznej czy coś, nie? I dlatego tak jedni na drugich oddziałują. Nie wiem, może coś w tym jest, bo zauważyłam, że nawet dzień wczorajszy do mnie do pracy, no pierwsza sprawa, przyszło kilka osób i to były takie pozytywne osoby, które przyszły, wniosły radość. Po prostu to pierwsza sprawa, że była radość, była bardzo fajna energia.
że po ich wizycie ja po prostu byłam dostałaś taka... Dostałaś skrzydeł? Tak, skrzydeł dostałam. Byłam tak pozytywnie podbudowana, nie? Druga sprawa, to już właśnie u mnie zauważyłam, że na przykład był jeden człowiek, który za chwilę będzie brał ślub, no i tam jakieś przy okazji pewne sprawy u mnie sobie przed ślubem załatwiał. No i on był taki fajny, radosny, ucieszony. Ja tak popatrzyłam na niego, jak ja się cieszyłam, kurczę, tym jego szczęściem, że on za chwilę się ohajta, że będzie szczęśliwym panem młodym i tak dalej, że mu nie zazdrościłam, bo to właśnie w tym, właśnie w tej mentalności buracko-hejterskiej, to jak się tak, popatrzy, to już, a później będą mieli dzieci i będą mieli problemy, nie? Tak, od razu się przewiduje, tak, tak. Czarną przyszłość. Jeszcze się pewnie teściowa będzie mu dokuczała, nie? I tak, a żeby mu to się wszystko wydarzyło, to była taka kiedyś u mnie mentalność, nie? Powiedzmy. Matko, nie? Ciekawe, po co to się robi, nie? No. To jest ciekawe. No, no, że, bo on jest szczęśliwy, powiedzmy, nie? On, jakimś, czego on jest szczęśliwy? To ja mu będę źle życzyć, żeby on był nieszczęśliwy. A, no a taka głupia jeszcze, mentalność, co? Nie? Jeszcze jest coś takiego, co... A tutaj ja się cieszyłam, że ale fajnie, że człowiek szczęśliwy, że ty chcesz mu udowodnić jeszcze było, miałaś coś takiego, że ktoś był szczęśliwy, a ty chciałaś mu udowodnić, że on jest nieszczęśliwy, że on ma kupę powodów do zmartwień. Tak, robiłaś, tak. To było coś w tym stylu właśnie, że kurde, ja on... Ten gorszy, bo to pozornie, nie? Właśnie gorszy ode mnie, a dlaczego nieszczęśliwszy? Jeszcze ja jestem lepsza, jestem nieszczęśliwa, no to on tak, ale musi... na przykład on tak, opowiadał, no, że coś tam, no załóżmy, to teraz będzie głupi przykład. Tak. Będzie, na przykład to opowiadał, że no, o weselu, załóżmy, i że będą u niego jakieś tam gołębie, prawda, latały. No, no to no, ty no, zaraz, no. O, one tam nie narobią na stół albo na ludzi. Przepraszam. Ej, to mi moja bratowa tak powiedziała, coś podobnego. Także to każdy, jak, że jak każdy ktoś, to ktoś opowiada, to od razu ktoś mu to brzydzić, nie? Że było coś takiego. Ty, buraki jak, mają taki ten. Ja miałam moje, też tak, no. Moja bratowa zobaczyła samochód, jaki se kupiła, mnie. No. O, taki kolor jak nasz. To ptaki będą ci srały. Ty na srebrne robią. Nie wiem, mi na niebieski też robią. One chyba na wszystkie srają, tylko nie na wszystkich tak nie widać. Na srebrne wybierają szczególnie, bo ja to kiedyś widziałam nad morzem. Po prostu srebrne wyglądają, jakby je białą farbą oblać rano. No. No, wiesz, i w każdym razie tak, zauważyłam u siebie tą z tego zmianę. Bardzo interesujących badań naszych. Tak, zmianę, że ja, kurczę, nie dość, że tak jakbym zaczęła przyciągać takich fajnych ludzi, bardziej pozytywnych, druga sprawa, potrafię się cieszyć tym, że ktoś jest szczęśliwy, no to już tak fajnie, wiesz, i naprawdę człowiek się tak jakby... To tak jakby łapać energię od tego drugiego człowieka, nie zabierając jej, nie kradnąc. Wiesz, o co chodzi? Tak, wiem. Że ona no się udziela, ale ja nie wysysam tej energii, bo a ty to, toksyczni ludzie... Ja też byłam tak, no widzisz, toksyczni ludzie potrzebują energii, ale na zasadzie, że odbierają tą energię innym, nie? Że ten nie ma, a ja mam, nie? Nie, jak tamten tutaj... się cieszy, to się przestaniesz tak, tak cieszyć. Tak, tak. I wtedy ja się będę cieszyć. To w takiej zasadzie jakby nie było takiego takiego połączenia z drugim człowiekiem, tylko takie głupie przekonanie, że mi dopiero będzie dobrze, jak komuś będzie źle. A tutaj nagle, wiesz, takie odkrycie u mnie, kurczę, może być wilk syty i owca cała, że ktoś jest szczęśliwy i mi się udzieli to szczęście i wiesz, i wcale on na tym nie straci, nie? A ja zyskam, nie? Że może tak, jest właśnie, inna no droga, nie? A kolejna sprawa, właśnie drugi człowiek, który do mnie przyszedł, to on powiedział takie słowa, że no w sumie tutaj to można by trochę podyskutować, nie? Że bo mówi, że on to zawsze mówi, co myśli, co czuje, że nie ma z tym problemów, nie? Więc tutaj wiesz, można to by podeliberować, nie? Tak, mówię, co myślę, ale, mówię, co myślę. Tak, tak, ale on powiedział coś takiego, nie, mi nic no, nie ja, dociął, ci się nie przytyło, tak. Ty nie przytyło ci się nic? Nie, mi znaczy, nie dociął nic. Ja tylko mówię, jak tak ja właśnie wiem. Każdy, co myśli, tak? Tak. Każdym, ale żeś się postarzała. Spoko. Do mojego męża tak kiedyś, takie, o nie no wiem, opowiadałam ci, to takie dwie babki, takie, no takie znajome, jedna była nauczycielką naszą rosyjskiego, weszliśmy na cmentarz i one tak z drugiej, my weszliśmy na cmentarz, one szły z drugiej strony, nie, no i tam podchodzą, nie, mój mąż ma, o, dzień dobry,
O, tak właśnie patrzymy. Co to za jakiś stary dziad przed, ale jakiś znajomy. No. Mój wujek tak kiedyś na pogrzebie miał, bo spotkał jakoś... Ale takie szczere, po prostu mówimy, jak jest, no. No tak. Mój wujek tak miał na pogrzebie jakiejś tam ciotki, ale to, wiesz, wujek swoje latka miał, bo to było tam kilka lat temu, ale jeszcze nie tak dawno, nie? No i... Tak, i spotkał jakąś tam babę z tej samej wsi, którą x lat nie widział i ona tak do niego mówi... A, ciebie to poznałam, tylko kiedyś to więcej włosów miałeś. No, tak, takie komplementy. Tak. No, ojejku, to mi się przypomniała teściowa mojej byłej przyjaciółki, tej, o której tu opowiadałam. Ona takie komplementy zawsze waliła, ale to po prostu ludzie się bali w jej towarzystwie. Ona była przedszkolanką i jej się wydawało, ona się że jej dzieci ząb... może nauczyła. Jej ząb czasu nie rusza. Jej się dawało, że wszyscy się dookoła starzeją, a ona nie. Ona, no, i tam właśnie, o, spotkałam tam jakiegoś Jasia, nie? Mm-hmm. Tam pamiętam go z przedszkola, coś tam. Mm. Ale on się postarzał, ledwo go poznałam. Wiesz, a on mnie to od razu poznał. No, on mnie od razu poznał, nie? Albo na przykład tak jak ja na komplementy rzucała, o, pamiętam, komplementy takie rzucała na przykład na imieninach, pamiętam u tej mojej przyjaciółki, ona, ta przyjaciółka się tak zerwała, pobiegł tam do kuchni, po coś ona tak spojrzała na jej tyłek, jak ona wychodziła i oj, a ty tu już się chyba nie odchudzasz. I później wszyscy się bali wstać. No mocno. Jak byli do kuchni. No tak. Żeby teściowa nie spojrzała na to. Ale ona zawsze taka, ona zawsze podkreśla, że ona jest taka szczera, zawsze. Wiesz co, właśnie... to mi się, ale myślę, że no. Brakowało, żeby jej ktoś dociął po prostu, nie było takiej osoby, bo przypomina mi się taki żarcik. Ale jeszcze nie powiedziałam suchara, wiesz co, zaraz powiem, a później pociągnę temat, ale przypomniało mi się też taki żarcik a propos właśnie tych takich docinków. Że ktoś stwierdził, że zawsze miał, no już powiedzmy, wiekowy singiel, nie? Że zawsze miał, czy nawet nie był bardzo wiekowy, ale chodziło o to, że jak to właśnie na tych uroczystościach, komuniach, weselach, głównie na weselach, nie? Nie, to nie tak bym spaliła. Chodziło, że na weselach zawsze słyszał takie teksty w stylu, no to no widzisz, to jak u ciebie były też te docinki do twojego syna, nie? Ale takie docinki w stylu na weselu, a no to kiedy twoje wesele, nie? I stwierdził ten człowiek, że uporał się z tym problemem, bo wszystko się skończyło, kiedy na uroczystościach rodzinnych typu pogrzeby zaczął pytać wszystkich, no to kiedy się spotykamy na twoim pogrzebie? Tak, dobrze. Tak, to był krótki przerywnik, teraz suchar. To a propos, no tego hejtu, takiego złego traktowania, tego co było w pierwszej części tej wojny damsko-męskiej, nie? Więc jest sytuacja, gdzie mąż z żoną jedzą obiad. No i tak jedzą zupę, nie? I w pewnym momencie żonie jakoś tak z ręki wypadła łyżka, wpadła jej do talerza, chlapnęło jej na bluzkę, zabrudzona cała, nie? I ona tak do męża mówi, patrz, zobacz, wyglądam jak świnia. A on tak od niechcenia oderwał wzrok znad tej zupki swojej, patrzy na nią i no, jeszcze się zupką zalałaś. A ja mogę powiedzieć suchar? Też mi się suchar przypomniał. Nie mam monopolu, no. Też właśnie teraz mi się przypomniało, ale to może jest znane. Też o mężu i żonie oczywiście. W każdym razie tam już była taka historia, że żona miała wrażenie, że mąż ją zaniedbuje i w ogóle nie zwraca na nią uwagi, czy pójdzie do fryzjera, czy do kosmetyczki, czy sobie coś kupi. Nic po prostu nie działało. Więc któregoś dnia już była w pełnej desperacji, założyła maskę przeciwgazową na twarz, no i siedli przy obiedzie, one naprzeciwko niego, nie, on też tak je tę zupę, nagle podniósł oczy, a co, ty brwi zgoliłeś? Spoko. No dobra, wracając z krainy sucharów.
tak, teraz. Wracając, no. Właśnie, było, na jakiej lubił ścieżce? A, tak, o szczerości. Było o szczerości. Tym człowieku, który... No ale on właśnie coś był takiego szczery. Powiedział, że... Co też właśnie się do tego teraz wniosku dążę. No. On powiedział, że on to właśnie jest szczery, a nie to, jak że niektórzy ludzie... Jak to powtórzyć? Że on mówi to, co myśli, nie ma z tym problemu i dzięki temu ma lekką głowę, że nie musi tak jak inni ludzie później kombinować, kryć się i wiadomo, i powiedzmy jakieś takie robić podchody, nie? Że coś tam powiedział albo zrobił nie tak, a później musi brnąć w to, nie? Więc kłamstwo, w sumie takie kłamstwo. Budować kłamstwo, wiesz, tak? I dlatego myślę, że zresztą, no wiadomo, sama też pewne rzeczy przeżywałam, nie? Że nie potrafiłam czasem czegoś tam wyrazić, nie? I człowiek faktycznie w to brnie i to pozorne właśnie moim zdaniem szczęście właśnie tych buraków, no to takie, wiesz, to zawsze gdzieś tak jak u tych moich buraków rodzinnych, że niby wszystko pięknie, nie wiem, ale zawsze gdzieś jakaś rysa, jakaś skaza, pomimo, że to jest takie maleństwo, ale to wywołuje straszny jakiś taki ból, dyskomfort i po prostu to jest taka rysa na honorze jednocześnie, jakby to było projektowanie tej rysy na honorze i to się ciężko tego pozbyć, bo to za każdym razem wychodzi, to wiesz co, tak jak w budynkach, jak są tak nieraz w budynkach na łączeniu różnych płyt, na ja przykład mam na coś suficie. Takiego na suficie. Tak, i możesz to, w zasadzie dopiero siatka pomoże, czy położenie nic karton gipsu, ale w zasadzie nie pomogła, nic nie pomoże, bo na chwilę nie. To zaszpakujesz szatka, karton, i ono ci znaczy, karton gips tak. Może pomógł, ale to ja mam na suficie to. No takie widzisz, i to zawsze za każdym razem wychodzi. I to tak łączenie samo z tą płyt. Rysą, no. Takie łączenie płyt właśnie. Gdzieś coś jest nie tak i dlatego uważam, że to jest odklepisz, takie życie w stresie. I tak wyjdzie, nie? Tak, mówią właśnie o narcyzach, że ten narcyz niby tu jest taki potwór, on niby żyje kosztem innych, krzywdzi ludzi, ale w rzeczywistości to on ciągle czuje niedosyt, bo ale mi sąsiadka stuka w łazience. Trudno. Trudno. On czuje taki niedosyt, wiesz, bo on ma swój fałszywy wizerunek i chyba o to się to wszystko opiera, cały właśnie ten hejt, buractwo. To jest trochę jakaś taka forma chyba odmiana narcyzmu, że... No ale narcyzy są też... jakby z wyższej góry, no z wyższej właśnie. Półki trochę. No nie? Właśnie, bo on uważa, ale że jest lepszy. Ale to się nad nimi lipuje, nad biednymi narcyzami. Też, ale chodzi o to, że to taka osoba tworzy sobie swój fałszywy, idealny, wyidealizowany obraz i to pielęgnuje, ale rzeczywistość jest inna i wiesz, i widzi te pęknięcia w swojej masce, którą nakłada i wiesz, i czuje się z tym źle, bo tak naprawdę gdzieś tam mówi się, że narcyz kocha tylko siebie, a ja uważam inaczej. Może podręczniki teraz by mnie skrytykowały te od narcyzmu, ale ja uważam, że narcyz w rzeczywistości siebie nienawidzi, bo tak naprawdę nienawidzi tej prawdy o sobie, a kocha tylko wyidealizowany swój obraz, no, który jest fałszywy. I prawda jest taka, że właśnie my będąc tym, że my czy inni dla nas jesteśmy zwierciadłami, to w głowie, wiesz, my mamy ten swój piękny obraz, a widzimy drugiego człowieka, w którym odbijają się ten nasz prawdziwy obraz, ale dla nas nie jest akceptowany ten obraz przez nas. I właśnie próbujemy karać, no to teraz powiem coś być może skomplikowanego, my próbujemy tak karać tych ludzi za to, za te wszystkie wady, które, czy próbujemy naprawiać te wady w tym drugim człowieku. Bo widzimy u siebie to, co karamy go za swoje wady, chcemy naprawiać go i tak dalej, ale cała ta karma polega na tym, że to wraca do nas, bo w rzeczywistości my jesteśmy tacy sami i jest coś takiego podobno naukowo udowodnione, że nasz mózg to tak jakby są trzy mózgi, czyli jakiś tam mózg ten taki, ten myślący, jakiś tam ten mózg emocjonalny, czyli te wszystkie emocje jakieś takie wzniosłe i tak, czy te inne, oraz jest tak zwany gadzi mózg, różnie na to mówią, bardzo prymitywny mózg, który powiedzmy odbiera tylko pewne bodźce, ale nie potrafi ich rozróżnić.
różnić. Tak jak powiedzmy, jak ktoś ma wysoką inteligencję emocjonalną, no to wie, że odczuwa radość, że skąd ta radość pochodzi, potrafi, nie wiem, kontrolować emocje. Natomiast ten gadzi mózg odczuwa odczuwa samą emocję i zawsze tą emocję tak jakby odbiera, że ta emocja jest w jego stronę skierowana, więc jeżeli stosujemy w tym momencie przemoc wobec kogoś, świadomie wiemy, że to jest skierowane w tą drugą osobę, ale nasz gadzi mózg inaczej to odbiera, on odbiera, że ta przemoc, czyli widzi to lustro tak jakby, wiesz o co chodzi, tą przemoc odbiera, jakoby my sami siebie krzywdzili, więc później to do nas wraca, bo powiedzmy, nie wiem, ktoś w podobny sposób nas skrzywdzi, kto jest na podobnej, powiedzmy, linii emocjonalnej. Więc dlatego uważam, że ta droga szczęścia nie daje. Matko, nie wiem, czy ja to wytłumaczyłam dobrze. Nie daje ta droga szczęścia. No, bo to jest takie pozorne. A ja chciałam opowiedzieć, teraz, taką historię, też miałam taką koleżankę. I ta koleżanka, wydawało się, że nie jest burakiem, absolutnie. Mhm. Ona czytała dobre książki, ona rzucała jakieś takie sentencje, że tak się, wiesz, człowiek musiał zasępić i zamyśleć i coś odpowiedzieć mądrego. I taka zawsze była postrzegana jako taka osoba, można powiedzieć, z wyższej półki intelektualnej, nie? I po rozstaniu z moimi znajomymi, nie wiem, czy to się nagrała ta cała historia o tych znajomych, bo jak mówiłam, no dobra, ale to zobaczymy, coś z tego będzie. Wiesz co, to jest nagrane, tylko nie wiem, w jakiej jakości na moim telefonie, rozmowa telefoniczna, więc coś tam mamy. Nie wiem, co się tak jeszcze robisz, fajnie. No tak dobra, robię, ale tak może robię. To może z tych, dobra, może teraz z tego mikrofonu wyciągniemy. No w każdym razie ta koleżanka została nam jako taka odskocznia, znaczy nie odskocznia, taka deska ratunku, ona nas ratowała, ona nas pocieszała, do niej pojechaliśmy w takim najgorszym momencie i ona była naszą przyjaciółką, naszym wsparciem, my czuliśmy taki naprawdę od niej, nie wiem, no taką chęć pomocy, tak nam się wydawało, nie, że nam to wszystko pomaga, ale zauważyliśmy po jakimś czasie i to mój mąż mi powiedział, obydwoje się okazuje, że czuliśmy to samo, ale nie mówiliśmy sobie o tym, czyli zabrakło tej szczerości, tak, bo baliśmy się, matko, może tylko mi się tak wydaje, nie, albo co, że wracamy jakby nas po prostu od niej, jakby nas kołem połamał. No tak, fizyczny ból. To jest symptom właśnie ludzi toksycznych. Tak, i co się okazało? Tu była właśnie ona takie wsparcie, ona tak nas rozumiała, wiesz co, i takie zrozumienie, i to się później dopiero się zorientowaliśmy, że ona manipulowała nami w ten sposób, to się nazywa, ojku, widzisz, tak niedawno wiedziałam, bierne co? Agresja bierna? Agresja bierna, dokładnie. Że to była agresja bierna, czyli takie wysłuchanie ciebie, ale jednoczesne takie podświadome dokopanie cię. Jak to powiedzieć, że ja cię rozumiem, no widzisz, no a przecież ona była dla ciebie jak siostra i jak ona tak coś tam, nie? Jeszcze takie, wiesz, dokładanie, że jeszcze wyszukiwała takie rzeczy, których ty wcześniej nie spostrzegłaś, nie? Że jest coś jeszcze gorszego niż ty miałaś. A to było pod płaszczykiem wyrozumiałości, że ona cię tak rozumie, a jednocześnie ci jeszcze tam to, wiesz, dokitrywała. Albo na przykład, wiesz, ona później zauważyła każdą rysę na naszym samochodzie. Tak, my przyjeżdżaliśmy, no samochód tam kupiliśmy używany, no ale to i tak, jak wiesz, my byliśmy kiedyś dosyć ubogimi ludźmi, więc w ogóle to, że kupiliśmy sobie taki samochód, to już w ogóle było wydarzenie i zazdrość, że ale mieli, skąd oni mieli, nie, na taki samochód, wcale nie jakiś tam nie wiadomo jaki, nie? A i ona później chyba nam zazdrościła tego samochodu, bo tam się każdy, o, a tutaj to ci się chyba błotnik wgiął, a tutaj to coś, o, tej dziurki, rdza ci idzie, zobacz, to ona po prostu analizowała, ona badała nasz ten,
nasz samochód. A kiedyś już w ogóle szczytem było coś takiego, bo kupiliśmy takie pokrowce dosyć fajne, które wyglądały jak tapicerka, bo tapicerka już była podniszczona. I odjeżdżaliśmy od niej wieczorem, nie? Było ciemno i ona zauważyła w ciemnym samochodzie, że tapicerka jest przepalona, bo mąż pali papierosy, że przepalił. O, znaczy tapicerka, że te pokrowce, o, widzisz, o, przepalił ci się, zobacz, tą dziurę już masz, nie? I my tak podlegaliśmy temu, nie wiem, chyba z 2 lata, zanim ja się skapowałam. No wiesz, to... Jeszcze takie, że ty masz, wiesz, że miała do mnie pretensje, że ja więcej zarabiam niż ona, ja się powinnam z tego powodu czuć winna. No takie straszne historie. Jak opowiadałam coś o synu, to ona mi jeszcze tam właśnie dokładała, no widzisz, no bo jeszcze, no jeszcze to i to, że ja czułam coraz większy niepokój, nie? No a jak on tak wyjdzie wieczorem, to ty się nie boisz? O Jezu. No albo jak tak gdzieś wyjedzie, to coś tam, no wiesz teraz jak to jest, nie? No matko, no po prostu jakiś koszmar. I to jest też straszne, że takie osoby wprost, no to łatwiej jest, wiesz, wykryć, nie? Takie wprost hejtujące i po prostu się od nich odcinasz, ale osoby takie, taki które... Taki ukryty narcyz, chyba to się nazywa, tak, no. Ale takie, te wampiry energetyczne, takie, które udają twoich przyjaciół, no to jest po prostu dramat, bo one niby ci sprzyjają, one ci mówią pozytywne rzeczy, one ciebie nie krytykują, tylko z dobroci serca wszystko robią, nie? To jest koszmar, no. Taki hejt. Także to chciałam właśnie opowiedzieć, że jeszcze miałam w swoim życiu takie przejście. Z taką koleżanką. Może teraz o hejcie w internecie. Parę słów. No tak, zwłaszcza, że ty ja byłam jako hejterką. Pierwsza mnie zhejtowałaś. Tak, ja byłam hejterką. Sorry, mój szyderczy śmiech, to jeszcze pozostałość. Czy pozostałość po byciu hejterem? Hrabia Dracula. Tak zabrzmiała. Taka kiedyś bajka była, troskliwe misie. Tam był taki, nie wiem co to było, brzydal, ale on tak robił. Jak coś zrobił złego. Tak jakby się jakieś monety trzęsły, albo jak takie marakasy, nie? No, to mniej więcej brzmi. Tak, tak. Chyba Kaprylda ziewnęła. No w każdym razie ja o hejcie... Ja ten szyderczy śmiech to mam po tym koledze, co takie zbereźne żarciki i tarło, nie? Ale w sumie to lubiłam ten jego śmiech, więc w sumie chyba dlatego tak mi został. Taka, wiesz, takie memento. Coś, co nam, zostało po ludziach, których nie. No ja też we mnie parę rzeczy chyba zostało z tamtych czasów. W każdym razie o hejterach, to tak króciutko o hejterach internetowych, to mamy nadzieję, że tutaj nigdy nie doświadczymy na naszym kanale takich hejterów. Natomiast my same byłyśmy. Ja byłam u naszej wspaniałej, znaczy u naszej pani, u której się poznałyśmy. No przyznaję, bo ja się tak wkurzyłam kiedyś, że to wszystko, co ona opowiada, to na mnie nie działa. Po prostu, że ja robię to, co ona każe, nie myślę. No najlepsze, właśnie u niej taka zawsze porada główna była, to nie myśl o tym. Myśl o czymś innym, nie? To było w myśl tak i tak, no, tylko kurczę, no to świetne porady, każdy wpadnie na tę poradę. No w każdym razie... To tak jak na pewnym kanale było, ja tam się wyżywałam. Przepraszam, ale to cytuję. Tak. Tak, tak. No, było. Weź inaczej. No weź myśl inaczej. Pozytywnie, no weź tam, zmień przekonania, tak? Ty, no jak ty nie umiesz tak? Jak ty możesz nie kody podświadomości sobie wymień na inne. No to ja w każdym razie naprawdę się wkurzyłam, że to na mnie nie działa i trochę tam dawałam czadu takiego szyderczego przyznania z taką jedną naszą koleżanką, tak, z Megi, ale kurde, którą pozdrawiam. Ja nie wiem, ale później się zmieniłyśmy. Tobie też się tęskni? Bardzo mi się tęskni za Megi, tak. Megi. I później you bardzo bitch. Się... You bitch, you left me. And I don't never forget you. Nie, chyba byki teraz takie walnęłam po angielsku, ale tak... Ten Maggie cię poprawi. Ona mnie zrozumie. You bitch. Wcale nie płaczę. No, wcale nie jest razie Maggie, w każdym razie Maggie, ona ja i tak wyjaśniam. Nas nie słucha pewnie. No ale może nas posłucha. Maggie, kochana, wyjaśniam, że Kaprylda w ten sposób wyraża tęsknotę za tobą. Tak śpiewając, to nie jest hejt, Maggie, to jest po prostu... What a fucking liberty!
też będzie wiedziała, co chodzi. Taka piosenka Mała Megi, coś, że idzie ulicą Mała Megi, że ma pięknie. No dobra. No, w każdym razie tęsknimy. Ochejcie miało być, tak. No w każdym razie miało być ochejcie, my tam trochę z Megi sobie żartowałam, dworowałam i nawet tam chyba jakiś antyklub założono przeciwko nam. Mnie, tak jakoś i powiem, że mnie to tak bawiło, ale to po prostu, rzeczywiście to była złość, bo to była złość, że na mnie to nie działa. Tam wszystkie te panie piszą, o słoneczko, o, pięknie, tego tam, kwiatki rosną, jak się zachwyciłam tym dniem, napiłam się tam źródlanej wody, skoczyłam z liścia na liśnie, a na mnie to wszystko nie działało po prostu, no. Ale później się zorientowałam, o co chodzi, że ja po prostu jestem inna, no. Nie, to było inaczej, Maggie, sorry, to było inaczej. You bitch, you hurt me. tak. Dobra, no to dobra, to już może, to powiem dalej, tak? Już mówić? Dobra, słuchamy. No. O hejcie, więc powiem tak, hejt w internecie, to mam tak kilka znowu rzeczy mi się przypomniało. Pierwsza sprawa, no to prowadząc mój niewielki kanalik, też zdarzały mi się takie, może nietypowo hejtujące, ale często szydercze jakieś takie wpisy. W większości z Polski. Natomiast tak, gdzieś zagraniczne, powiedzmy pod jakimiś tam moimi utworami, coverami, mam bardzo dużo, nie wiem, chyba dużo mam z Hiszpanii, nie wiem, w Hiszpanii mnie lubią. Mam pozytywnych wpisów, czy próśb o jakieś tam tutoriale. Nawet kiedyś się wkurzyłam, znaczy też chciałam, powiedzmy, troszeczkę zminimalizować sobie kanał, bo już nie dawałam wszystkiego, więc ograniczyć tylko do muzyki, do coverów. Ale wyłączyłam, powiedzmy, jakieś tam te właśnie polskie jakieś tam tutoriale, czy tam w ogóle wszystkie tutoriale, no i ktoś po prostu napisał wielką prośbę o tutorial do powiedzmy takiej do utworu takiego na gitarę. No, włączyłam ten tutorial, ktoś mi bardzo, bardzo serdecznie podziękował. Kurczę, to zupełnie, wiesz, co innego w porównaniu do tych polskich gitarzystów. No, ale powiedzmy... To chyba, kurczę, zazdrość się tak rzeczywiście. Chyba zazdrość, wiesz? Czy tam, nie wiem, Polska kurczę, ktoś tam, wiesz, bekesy robi, że gram na jakiejś tam gitarze, że Metallica gram na Squierze, który się głównie nadaje do rocka, czy tam do jakiegoś bluesa, nie? No to, przepraszam, ale to, że ktoś ma gitarę, na której da się piłować heavy metal, to jeszcze nie znaczy, że ma inne umiejętności, no nie? No. Ale dobra, to już nieważne. No i tam bardzo, zauważyłam bardzo coś, krajowo, tak, zauważyłam coś takiego u pewnego gitarzysty, który zaczął przeglądać kanały z niektórych hejterów, bo w większości jest tak, że hejterzy nic nie mają na kanałach. No, to tylko służy do wpisów i do dawania łapek w dół. Natomiast w większości hejterzy nie mają żadnych treści na kanałach i niczego sobą nie reprezentują. Pierwsza sprawa. A druga sprawa, jeżeli już jakiś taki hejter się trafi, to bardzo często jak coś ma na kanale, to raczej jest to coś miernego, bo miałam taką sytuację, że ktoś, może nie, to jakiś, kurde, Portugalczyk to był, czy co, nie wiem, napisał jakiś, to chyba nie był hejt, ale zaczął tam wymądrzać wymądrzać, pouczać. Weszłam na jego kanał, o matko, ale mizeria. Już nie mówiąc o wyświetleniach, które były, nie było to mega dużo, ale zdecydowanie o wiele więcej u mnie niż u niego. No i właśnie taki gitarzysta, coś podobnego właśnie, co zaczęła mówić, że zrobił coś takiego, że zaczął zaglądać na kanały i po prostu wyśmiewał część z tych hejterów, którzy po prostu jego hejtowali, tylko dlatego, że się wydurnia, ale w rzeczywistości to ma świetne umiejętności, świetnie gra na gitarze. I ktoś na przykład mu napisał, że czego wy od niego chcecie, bo on się może wydurnia, ale ma facet dystans do siebie, natomiast ma świetny jest technicznie, ma świetne wiadomości, on się tym dzieli, uczy, a osobiście znam wielu gitarzystów, którzy są nadęci i tak dalej, są bufonami, a on nie dość, że ma dystans do siebie, to jeszcze dzieli się swoją wiedzą i naprawdę jest świetnym gitarzystą, nie? Dajcie mu spokój. Więc miał taki wpis. I do czego zmierzam? Właśnie zmierzam do tego, że
Po części to jest tak, że ludzie po prostu w ten sposób swoją frustrację wyładowują. To pierwsza sprawa. To ja właśnie też miałam coś takiego, właśnie zaglądając na YouTube'a, że w takiej zazdrości w myślach już hejtowałam, że ktoś jakiś fajny filmik ma, nie? Jakąś fajną sztukę robi. No. Więc to było z zazdrości. Druga sprawa też jest coś takiego, że niektórzy robią to z zabawy. Często gnojki, z zabawy, żeby kogoś wkurzyć. Żeby kogoś wkurzyć, ten ktoś się wkurza, a ten hejter ma radochę, że kogoś wkurzył i jest zabawa. Matko, ale jaki to dziwny charakter, nie? Że zabawa tak. się ma z tego, ale że... to wiesz co... A, to tak jak się kiedyś chyba dzwoniło gdzieś tam i się pytało... Dokładnie. Czy to zoo? Dokładnie, tak. To dlaczego małpa przy telefonie? Tak. To był hejt telefoniczny. Ale wiesz co, bardzo fajnie jest to pokazane. Nie wiem, czy ja kiedyś chyba podsyłałam wam taki filmik, to się chyba nazywa Fanatyk. To jest krótki taki filmik. Tam gra Rysio z kranu i on gra takiego gościa zapaleńca, takiego wędkarza. Król Szczupak w ogóle on tam taki. I jest sytuacja, że on straszny nerwus, nie? I to właśnie fajny film, można by sobie obejrzeć, tam się na buractwo można napatrzeć, nie? No i to jest w zasadzie historia opowiadana przez jego syna, który to po prostu pasja ojca zniszczyła mu życie i dzieciństwo, nie? I on po prostu na terapii w szpitalu psychiatrycznym opowiada całą tą historię, nie? Ale była taka sytuacja, że ojciec sobie założył, czy on mu pomógł założyć blog na temat wędkarstwa, no i ten syn po prostu w pewnym momencie jakieś tam konto fikcyjne założył, no jakieś tam konto, no i go trollował po prostu specjalnie. Było tak, że ojciec w jednym pokoju, syn w drugim pokoju i tam mu na przykład napisał, że Karasie jedzą gówno, nie? A ten ojciec taki wkurzony, gówno jedzą i tak wiesz, pisze i taki wkurzony, ty sam jesteś gównojadem, nie? I tam rozwala klawiaturę i się złości, nie? A on tak, w drugim pokoju warte, po prostu tam nerwy. Sika i boki zrywa, nie? Boże, oplułam se ten osłonkę tutaj, pop filtr. Dobrze, że mam pop filtr. To już wiem, po co jest pop filtr na mikrofon. No, więc jest taki rodzaj hejtu, nie? Wcześniej. Tak, tak, tylko że wiesz, no... Ale generalnie teraz tak jak to wszystko opowiadasz, ja na przykład o swoich takich przeżyciach, jak byłam hejtowana i jak sama miałam ochotę pohejtować, bo nie działało to, co miało działać. Później dopiero się zorientowałam, że matko, wiesz, to jest dla publiki to. Te filmy, ten kanał, a nie to, żeby naprawdę komuś pomóc. Bo też nie wiem, dobra, nie hejtuję. Ale nie, to wam się, że to się... Rzeczywiście to się nie ma co przejmować, ale to trzeba do tego wszystkiego dojść, tak? Teraz miałyśmy przez jakiś czas wyłączone komentarze, bo tak bardzo się bałyśmy, że nam tam ktoś dowali, a teraz sobie myślimy, że co nas to obchodzi, tak? Niech se dowala. Tak, tyle może, tyle jego, dojrzeć. Bo często to jest tak, że jak to się mówi, może ja trochę ocenzuruję to powiedzenie, ale takie znam powiedzenie, kozak w necie, pupa w świecie. Więc tyle, co może popisać. Pamiętam, był taki kurs YouTube'a przez jednego YouTubera prowadzony, ale jakoś tak już nie ma tego, zostało zdjęte. Nie wiem, może nieaktualne, a może z jakichś innych powodów, ale on właśnie na temat hejterów mówił, że kiedyś miał taką sytuację, że grał w jakąś grę i tam mu taką online, nie, gdzie się multiplayer, na to mówią, że po prostu w sieci gra się, nie wiem, na przykład gra jakaś strzelanka albo jakieś fantazy, gdzie tam lata się z mieczykiem i ma się jakąś drużynę i z kimś tam się załatwia drugą drużynę, nie, walczy się. I tam, no i to często powiedzmy albo na Skype'ie, powiedzmy z mikrofonem, albo powiedzmy jest czat też, nie, no i tam mówi, trafił mu się taki jakiś gostek, który go tam hejtował i on tam mówi, że go normalnie wykończy w realu, co on mu nie zrobi w realu, jak on go tam groził mu, nie? I mówi, matko, że tak, i pewnego razu, gościu taki, wiesz, kawał, byczek taki. No i pewnego razu gdzieś był w jakiejś chyba kafejce internetowej i przypadkiem zauważył i poznał tego gościa, po niku go poznał. On siedział w kafejce internetowej, bo wiadomo, kafejka raj dla takich, dla
dla hejterów i dla jakichś tam, Boże, jak to się nazywa, hakerów, no bo to no namierzał kafejkę, ale człowieka ciężko namierzyć, nie? No i mówi, poznał go po niku, czy tam po czymś go poznał, patrzy, a siedzi takie kurde chucherko, tam poci się przy tym komputerze, nie? I on tak podszedł, zaszedł go od tyłu, położył mu, ja się walnęłam, chciałam pokazać rękę, tak na ramieniu, mówi, no dobra, mówię, to cześć, to jestem ten i ten, przedstawił się po niku, mówi, co mi teraz zrobisz? I on taki coraz mniejszy na tym krzesełku i tak, wiesz, głowa spuszczona i ja pana bardzo przepraszam. No i bardzo często to tak wygląda, ten hejt. Także to w ogóle jest nic nie warte. Mhm. I nie warte jest to naszych nerwów, no, nie warte jest przejmowania, wiesz, się. No, a powiem ci, że ja się kiedyś bardzo przejmowałam. No bo naprawdę, jak ci się taki troll, który dokopuje, robi to dla zabawy, to wiesz, to jak ty zaczniesz się z nim kłócić, to jego to rajcuje. Tak. No to po co się kłócić takiemu? Niech się kłóci z kimś innym, niech się bawi z kim innym. Ja, wiesz, z takimi ale to lata doświadczeń, tak? Nie były potrzebne, żeby do tego dojść wszystkiego. Wiesz, kolejna sprawa, a tak, wiesz. To człowiek, no opinia, właśnie. Człowiek jakiegoś nieznanego, wiesz, mi interesowała, co mnie to obchodzi. Kogoś, kto ma jakieś tam problemy i mu się wydaje, że jak zabłyśnie, wiesz, ciętą ripostą, to już jest wielkim mistrzem. No ale, wiesz, także... A to też, powiedzmy, ten hejt w ramach zabawy, no to też trochę taka kiepska sprawa, no bo jeżeli ktoś nie ma swojego życia, tylko musi siedzieć w internecie, kurde, to co, nie ma przyjaciół, nie ma znajomych, bo co, nikt go nie lubi, no to trzeba podokuczać komuś w internecie. To my tak siedzimy w internecie. No tak. Ale mamy siebie. Ale się dokuczamy. Nie dokuczamy, no ale właśnie, mamy siebie. Mamy siebie. Mamy siebie, no właśnie. Nie tylko w internecie, siedzimy też na komunikatorze, więc trochę inna oczywiście, sprawa. Tak. Oczywiście. I nagrywamy też wspaniałe audycje. No, także... Patrzę, czy mam jakiś stosowny wiersz. Nie napisałam specjalnie wiersza. A możesz jakiś niestosowny przeczytać, tak? Niestosowny wiersz. Ale no, mam taki wiersz, który napisałam kiedyś do audycji. Do wtedy, gdy jeszcze recenzowałam filmy u pana Raczka i zastanawiam się, do jakiego to było filmu. Na Odludziu chyba, do takiego serialu skandynawskiego, a właściwie to nie pamiętam, czy norweski, czy chyba szwedzki. O, i tak. Noc tak łatwo nie odpuszcza, czarne chmury płaczą deszczem i pewności świtu nie ma, trwa godzina wilka jeszcze. Tuż nad ranem życie trudne, oj, wesoło już nie będzie. Słońce nigdy nie zaświeci, głodne wilki patrzą wszędzie. Ale świt pochował smutki, bo jak zwykle się obudził. Tygrys połknął złego wilka, bo ciemnością już się znudził. Także to właśnie, nie wiem dlaczego piękny mi się to tak skojarzyło. A to nie było do tego białego tygrysa? Nie, ale wiesz co? Ja nie wiem, czy to nie było razem, Biały Tygrys nie był razem z tym serialem recenzowany. I że ja obejrzałam dwa filmy i tak mi się skojarzyło. Tu, nie, to było na pewno do tego filmu, bo tam był taki gość. I to był wiersz hybrydowy. Tak, wiersz hybrydowy. Bo tam był taki gość w tym serialu, który się, o matko, ja się nie pamiętam, jak się nazywa to. Plemię? Nie plemię. No w każdym razie taka grupa etniczna, która była bardzo dumna z tego, że samym był. On był taki dumny z tej przynależności tej grupy, on był taki prawdziwie męski i jakieś takie tylko męskie rzeczy robił i jakieś tam, nie wiem, on co on hodował? No, renifery, ale no w każdym razie bardzo męski, a jednocześnie był damskim bokserem i zajmował się i handlował przemycanym alkoholem, nie? No tak, czyli radził sobie jak mógł, a kolejna sprawa tak, właśnie ale na zewnątrz był bardzo taki twardy, taki... Wow, ale widzisz, kolejny teraz minus tego stylu życia, że człowiek, no fajnie wyżywać się na słabszych, nie, bo człowiek czuje się silniejszy, ale jednak wiesz co, to też z własnej autopsji znam, że człowiek zaraz się żyje w takim lęku, że co jak przyjdzie ktoś silniejszy ode mnie i mnie poniży. To jest taki lęk, nie? Jeżeli się żyje tą mentalnością.
A w zasadzie powiem, że chyba już taką konkluzję, że lekarstwem na to wszystko to chyba jest taka pokochanie swoich wad, jakichś, przynajmniej to, co nam się wydaje wadami, samoakceptacja i właśnie pokonanie, przepraszam, pokonanie, tak, pokonanie tego, no w sumie, pokochanie swoich właśnie słabości i tej swojej słabej strony, bo to jest w zasadzie wynika chyba z braku samoakceptacji właśnie, z braku właśnie miłości do siebie jako takiej słabej istoty i to się właśnie przenosi na ten hejt, bo to jest próba powiedzmy, nie wiem, ucieczki czy zwalczenia w sobie tej słabej strony, pokazanie, że jest się silniejszym, ale to tak naprawdę, no nie. Oszukiwanie siebie. Do tego wszystkiego jest potrzebna niesamowita odwaga. Mm-hmm. I to taka, nie taka odwaga, jak my myślimy, że ktoś pójdzie i tam, nie wiem, zastrzeli niedźwiedzia czy wilka, no tak. Tak stanie z nim w oko w oko, tak jak właśnie ten Sam z tego serialu. Mm-hmm. No, ludzika ten serial. No, fajny ten serial w każdym razie. To odwaga jest potrzebna taka, że ty staniesz przed lusterkiem i tak spojrzysz na siebie i powiesz sobie, kim jesteś, no, naprawdę. Nie? I nie będziesz się tego... Tak. I nie będziesz się tego... I człowiek nie będzie się tego bał. Mm-hmm. I po prostu sam sobie określi i będę się zachowywał tak, niech ludzie wiedzą, jaki jestem, nie? No to też i pogodzenie nie będę się tego wstydził, z wyśmianiem przez innych, nie? Że będą wyśmiewać, czy krytykować, krzyczeć, nie? Do tego też potrzeba odwagi, no. Tak. Do takiej szczerości i do pokazania tej szczerości przed ludźmi i do pokazania własnych słabości przed ludźmi. Ja teraz będę na takim wyjeździe służbowym i powiem, że no dawno nie było w związku z COVID-em tego takiego spotkania służbowego w większym gronie w firmie. I powiem, że już sobie to po prostu wszystko wyobrażam. Aha. To jest jeden wielki taki jarmark, gdzie chodzą takie, wiesz, koguty i prezentują swoje ogony, nie? I się wszyscy puszą i... Tak! I tam po prostu... I pamiętam, że ktoś tam kiedyś powiedział do mnie, że... Ja to, że on mnie ceni czy podziwia, że ty to zawsze jesteś sobą, nie? No właśnie. No to jeszcze no taki... jesteś jaka jest. No właśnie. Kurczę, to było. A to wszystko wygląda tak, jeszcze powiem, taki jeden buraczany suchar. To... Proszę bardzo. Tak. Dziwny będzie. Patrzę, czy będzie długo nasz audycja. Długo, zaraz kończymy. No. Wąż do krowy. O kurczę, zaraz będzie 1,5 godziny, no. Mów. Wąż do krowy. Spadaj! Krowa. A kogo to? Koniecznie! To właśnie, niedługo będę w czymś takim. Tak, okej. Okay. Zobaczę te parady kogutów, to nie, to jest po prostu, i to dziewczyny, i faceci, i każdy taki zblazowany. Nie mają koguta. No takie zblazowanie, takie każdy taki udaje wyluzowanego i takiego, że mu na niczym nie zależy. Nie, no to jest masakra po prostu. Tak. To jest masakra, dobra, masakra, mam nadzieję, że nie pracuje. Dobra, wiesz co, ja to myślę, że wyczerpałyśmy temat. Wyczerpałyśmy temat, Kajtu. Proszę bardzo, kochani, nie warto. Nie warto. Nie warto być, nie warto hejtować i nie warto przejmować się hejtem. Trzeba się i naprawdę żyjmy to obok. Tak. I naprawdę żyjmy obok. Można być szczęśliwym po prostu w zupełnie inny sposób. Tak, nikogo nie krzywdząc przede wszystkim. Tak, także nie wstawajmy rano, nie strójmy się w cudze piórka, czy wstawajmy, ale nie strójmy się w cudze piórka, tylko ubierzmy się po prostu we własny stary kożuch. O. Dokładnie. Tak. I tak wejdźmy na ulicę i będziemy się czuli dobrze. I niech się dzieje, co się ma dziać. Dobre ciuchy, dobre coś. Ale dzisiaj jest Kaprelda rozśpiewana jednak. Od rana rozśpiewana. Artystyczna, tak, artystyczna dusza. Tak. Jest no zawsze. Oj, czyżby to tryskam szczęściem chyba. Bardzo się cieszę. Bardzo, no. No to dobra. To dobra. To pora już, no to papa, pozdrawiamy, pa, pozdrawiamy wszystkich. Tak. Zobaczymy, co nam wyjdzie z tej audycji. Miejmy nadzieję, że da się uratować. To są kłopoty techniczne. Tak. Z góry przepraszamy. No. Cześć, papa. Cześć. Hej. Pa.